Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku żużlowe środowisko solidarnie z Ukrainą. Druga liga jednak w Kanal Plus, Marek Cieślak wraca do Tarnowa, czy Apator postawi na wychowanka. Ale na wstępie standardowo zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. W obliczu ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce na wschodzie, żużlowe środowisko solidaryzuje się z Ukrainą. Na swoich mediach zarówno kluby, jak i żużlowcy okazują swoje wsparcie dla Ukrainy. Szczególnie mocno wzrok został skupiony na rosyjskich żużlowców. Parę dni temu albowiem szef żużla w Kanal Plus napisał na swoim Twitterze, żeby wyrzucić wszystkich sportowców ze wszystkich rozgrywek, co również dotyczy żużlowców. Na swoich mediach, czy to Emil Sajfudinow, czy Wadim Tarasienko, czy Artiom Aguta, wszyscy okazują wsparcie dla Ukrainy. Wojna jest zawsze złem. Marzeniem każdego rodzica jest to, żeby jego dzieci wzrastały w pokoju. Sam jestem szczęśliwym ojcem i pragnę, żeby moje dzieci żyły w świecie, w którym panuje pokój. Marzę o tym, by ludzie na całym świecie nie musieli być świadkami wojny, napisał mistrz świata Artiom Aguta. Temat wykluczenia rosyjskich żużlowców z rozgrywek podejmowałem w specjalnym odcinku na kanale parę dni temu. Wymownie na temat ostatnich zdarzeń zareagował ukraiński żużlowiec Andrzej Karpow. Chyba nie muszę nic więcej dodawać. Marek Cieślak wraca do Tarnowa. Najlepszy polski trener będzie pełnił rolę konsultanta w zespole Jaskółek. Życzymy panu Markowi owocnej pracy. Poznaliśmy całą obsadę kryterium asów. W turnieju, który rozpocznie nam sezon, wystąpią Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Szymon Woźniak, Dominik Kubera, Emil Sajfudinow, Matej Żagar, Kenneth Bier, Mikkel Mikkelsen, Maciej Janowski, Adrian Miedziński, Daniel Jeleniewski, Jarosław Hampel, Artiom Aguta, Robert Lambert, Roman Lachbaum i Kacper Woryna. Obsada wygląda znakomicie. Nie możemy się doczekać startu zawodów, które odbędą się 25 marca o godzinie 17. Czy druga liga zawita do Kanal Plus? Jak podaje portal pobandzie.com, już w najbliższych dniach ma pojawić się oficjalna informacja, że drugą ligę żużlową w tym sezonie będziemy mogli oglądać w Kanal Plus. A dokładnie jeden z trzech meczów kolejki. Ten jeden mecz ma być transmitowany w sobotę o godzinie 14. Jest to pokłosie tego, że same drugoligowe kluby niechętne były do ustawiania godziny spotkania przez telewizję. Zwłaszcza, że zazwyczaj były to godziny w okolicach południa lub w dni robocze. Natomiast godziny meczy, które nie będą transmitowane, kluby będą mogły dowolnie ustalać. Pozostaje czekać na oficjalną informację. Dzisiaj swoje 23. urodziny obchodzi zawodnik Stali Gorzów Rafał Karczmarz. Życzymy samych trójek na torze. Czy Apator postawi na wychowanka? To jasne, że kibice będą mieli większe zaufanie do trenera, który w przeszłości wychowywał się lub startował w Toruniu. Po zwolnieniu Tomasza Bajerskiego, może w ten sposób działacze Apatora będą chcieli uspokoić kibiców. Jak podaje żużlowy przegląd sportowy, to Robert Sawina jest kandydatem numer 1 na stanowisko trenera drużyny Aniołów. Podobno jego prezentacja powinna się odbyć już 1 marca. Sam były żużlowiec przyznaje, że ma pewne braki, bo dawno nie pełnił tego typu funkcji. W przeszłości Sawina był menadżerem Polonii Bydgoszcz i Wybrzeża Gdańsk. Czy to właśnie Robert zostanie przedstawiony jako szkoleniowiec Aniołów? Pozostaje czekać na oficjalne info. I na koniec Taiwo Finden zapowiedział, że we wtorek 1 marca o godzinie 18 pojawi się ogłoszenie. W opisie posta pojawiła się flaga Wielkiej Brytanii. O co może chodzić Brytyjczykowi? Jakiś nowy kontrakt za granicą? Powrót do reprezentacji? Zobaczymy już za parę dni. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeśli się spodobało, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wspierającego i do następnego odcinka. Na razie, cześć!